Naucz mnie miłości, miłości na krzyżu. Naucz mnie cichości w bólu i cierpieniu. Pokory mnie naucz wśród zawieruch i odejść tych, którzy mnie zostawili, gdy potrzebowałem ich serc. Naucz mnie, Panie, trwania przy Tobie. Naucz, jak nawracać swoje serce, które jakby skamienia. Naucz słuchania Twoich kroków, bym nigdy nie zgubił Ciebie na drodze swojego życia. Naucz mnie, Panie, żyć wiarą i miłością. Wiary Jana Chrzciciela potrzebuję, by żyć w Tobie i dla Ciebie, Panie. Nawrócenia i słuchania świętego Jana, by nie wystraszyło mnie wiejadło w Twoich rękach. Jeżeli dzieje się coś, co mnie boli, niepokoi, to po to, bym umiał zrozumieć, co tak naprawdę jest w moim życiu najważniejsze. Pragnę uczyć się Ciebie, słuchać Twoich słów i nawracać się każdego dnia. Przychodzę, by uczyć się miłości na krzyżu i słuchać głosu wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Przychodzę, boś Ty mnie do siebie przygarnął, abym i ja innych potrafił przygarnąć do Twojej miłości. Przychodzę, by dać godny owoc nawrócenia, by ten czas Adwentu był prawdziwym czekaniem na narodzenie się Twojej miłości w mym sercu. Przychodzę, bo chcę otrzymać Twojego Ducha i Jego dary i być blisko Ciebie. Przychodzę, by rozważyć w sercu jeszcze raz słowa świętego Jana Pawła II: prostujcie ścieżki dla Niego. Aby spotkać się z naszym Odkupicielem, musimy się nawrócić, to znaczy wyjść Mu naprzeciw z radosną wiarą, porzucając mentalność i styl życia, które nie pozwalają nam w pełni naśladować Chrystusa. Chcę wyjść Ci naprzeciw i zostawić za sobą to, co nie pozwala mi w pełni Ciebie naśladować. Klękam przed Tobą, szeptem wyznaję wiarę i proszę: daj mi serce skruszone, nawrócone, serce tylko Tobie oddane, Tobą napełnione, pełne Twojego Ducha. Na tę niedzielę, pełną oczekiwania na Boga, na Jego miłość, udzielam Wam swojego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.